Witam Was serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zabezpieczyć swoje komputery, swoje systemy operacyjne przed ewentualnym zawirusowaniem, uszkodzeniem systemu. Najlepszą opcją na zabezpieczenie swojego systemu operacyjnego, ustawień itd. jest stworzenie obrazu systemu, obrazu partycji albo obrazu dysku twardego. Najlepszym narzędziem w moim przekonaniu do szybkiego tworzenia i przywracania obrazów, można je zabezpieczać hasłem, jest narzędzie Easy As To Do Backup Free. Jest to narzędzie bezpłatne, można go używać pod Windowsem, można go używać z botowalnego pendrive'a lub płyty CD, DVD, którą tworzymy w tym oprogramowaniu. Oprogramowanie to jest po polskie, przepraszam, po polsku, tak więc każdy sobie poradzi z obsługą, intuicyjne i bezpłatne, tak jak mówię, do użytku domowego, niekomercyjnego. W sytuacji oczywiście firm należy wykupić odpowiednią wersję płatną. Pokażę Wam, w jaki sposób zabezpieczyć swój komputer. Tu mamy przykładowy laptop Asusa. To jest nieistotne, to może być komputer stacjonarny, netbook, notebook, dowolnej firmy, to jest nieistotne. Ważne, że chcemy zabezpieczyć, na przykład mamy teraz system operacyjny, mamy sterowniki, mamy wszystko idealnie zainstalowane i chcemy się zabezpieczyć na przypadek taki, gdyby na przykład jakiś wirus się dostał do komputera lub po prostu system się nie uruchomił po jakiejś aktualizacji. W takim wypadku oczywiście wtedy mamy problem, najczęściej wzywamy jakiś serwis komputerowy, serwisantów, czy też na przykład sami próbujemy odzyskać system operacyjny i najczęściej w tym wypadku znowu musimy wszystko od nowa instalować. Jest łatwiejszy sposób w sytuacji, gdy wszystko nam działa poprawnie, czyli na przykład w domu, w biurze, w pracy, gdziekolwiek, wszystko nam działa tak jak trzeba i chcemy po prostu zrobić sobie obraz tego, jak to jest, czyli taki zrzut tego wszystkiego systemu działającego gdzieś z boku na zewnętrznym dysku lub na jakiejś dodatkowej partycji tego samego dysku. Zalecam zewnętrzny dysk, bo jak się uszkodzi dysk, no to wtedy nie przewrócimy obrazu, bo i obraz też zniknie. Dlatego też zachęcam Was do tworzenia obrazów systemu na takich zewnętrznych, szybkich dyskach, z których szybko można przywrócić, a przy okazji są one zewnętrzne, w związku z tym mamy możliwość przywrócenia tych partycji czy całego dysku właśnie na nowy dysk, jeżeli dysk by się uszkodził. Ok, w jaki sposób stworzyć tak fajnie obraz systemu w chwili obecnej? Najprostszym rozwiązaniem oczywiście jest wejść sobie w przeglądarkę internetową. Włączmy sobie tutaj Chroma. Wchodzimy sobie w Google i klikamy OK i wpisujemy sobie tutaj EasyAZEUS, czyli Easy As To Do Backup Free. W tym momencie od razu zostaniemy przekierowani do wyników akurat dokładnie tego narzędzia To Do Backup Free, to jest istotne, nie będziemy musieli wchodzić po zakładkach. Klikamy sobie tutaj w trzecią, akurat w tym wypadku trzeci wynik, easyas.com, to jest istotne, z oryginalnej strony ściągamy oprogramowanie, klikamy i to jest dokładnie to narzędzie firmy EasyAS To Do Backup Free 8.2, to jest akurat teraz najnowsza wersja, ale prawdopodobnie będziecie mieli w przyszłości nowsze. Wspiera to systemy, to narzędzie Windows 10, 8, 7, Vista XP. Poniżej nie jest wspierane, ale myślę, że bez problemu zadziałałoby. I języki wspierane, wśród języków jest też język polski. Dla mnie to jest może mało istotny fakt, ale wiem, że dla użytkowników jest to po prostu istotne, żeby program, który będą użytkowali, był po polsku. Jak widzicie, mamy tutaj sporo opcji, czyli właśnie tworzenie backupów zabezpieczonych, klonowanie dysków, SSD, HDD, jak sobie chcemy. Ściągamy to oprogramowanie. Tu możemy sobie na dół jeszcze zejść, zobaczyć, co to oprogramowanie potrafi względem programów płatnych, czyli tych dla domu albo dla stacji roboczej w firmie.
Tamte programy działają troszeczkę szybciej, mają więcej opcji, tutaj jakieś backupy Outlooka i tak dalej, ale w naszym przypadku, gdy my chcemy tylko i wyłącznie zrobić backup, nie zależy nam na najszybszej prędkości tworzenia, to wystarczy nam ta bezpłatna wersja do domowego użytku, pamiętajcie, niekomercyjnego. Ma on też tutaj kilka opcji, jak klonowanie dysków z systemami, tak więc jest dość sporo różnych ciekawych opcji. I klikamy na dole sobie download, tak żeby ściągnąć właśnie ten programik. Żeby go ściągnąć, musimy podać e-maila, więc podajemy. Ja tu odznaczam opcję informowania mnie o jakichś aktualizacjach. Szkoda mi miejsca na poczcie, na te wszystkie spamy. I klikamy download now. Now w tym momencie zaczyna się nam pobierać oprogramowanie. Ono waży tylko 92 MB, znaczy tylko, może aż by można było powiedzieć. Jest to wersja Windowsowa tego oprogramowania, więc wymaga chwileczkę czasu, żeby ją ściągnąć. Poczekajcie chwileczkę. Ok, ściąganie już dobiega końca, prawie 92 MB już mamy, jeszcze chwilka. Ok, program został pobrany, w tym momencie możemy sobie ten program Easy as to do backup fee uruchomić. Klikamy w ten program. Jeżeli nie uruchamiałby się tutaj, wystarczy, że wejdziecie sobie w katalog pobrane. Uruchamiamy tak. Wybieramy język polski. Instalujemy, akceptuj. Oczywiście czytajmy. Dalej. Wybieramy dalej docelową. Tak, ikonka jest ok. Przyłącz się do programu poprawy doświadczeń klientów. Jeżeli chcemy, to możemy. Ja to odznaczam. Folder zostanie ustawiony tak, może być moje kopie zapasowe na partycji D, można zmienić. Program się chwilę uruchamia, ja już tutaj sobie zamknę stronę internetową, nie będzie mi potrzebna. Już pobraliśmy oprogramowanie, teraz je instalujemy. Easy as to do backup naprawdę świetnie się sprawdza, tak więc zachęcajcie swoich znajomych, polecajcie ten film. Przesyłajcie linka do tego filmu na swoich tablicach Facebooka, Twittera dla swoich znajomych, tak żeby oni się też zabezpieczali. Dzięki temu każdy, kto obejrzy ten film, przemyśli sytuację, sprawę, wykorzysta sobie ten program, zabezpieczy swój komputer i bardzo prawdopodobne, że zaoszczędzi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w sytuacji jakiejś awaryjnej, gdzie nasz komputer, a dokładnie system operacyjny, ulegnie uszkodzeniu. Nie będzie trzeba wzywać serwisantów komputerowych, informatyków, tylko samodzielnie będzie można sobie przywrócić system do ustawień takich, jakie będą w obrazie, który sobie stworzymy za pomocą właśnie tego systemu. Jeszcze chwilę poczekajmy, uruchamia się ten program, instaluje, znaczy się. I zaraz po instalacji uruchomi się Windowsowa wersja tego oprogramowania. Przy okazji przygotujmy sobie pendrive'a jakiegoś czystego, którego albo nawet i zapisanego, ale którego możemy kompletnie skasować. Taki pendrive wykorzystamy jako narzędzie do uruchamiania komputera właśnie z niego, czyli on zostanie w pełni wykasowany. Potem można go zapełniać swoimi jakimiś tam rzeczami, ale najpierw on musi zostać stworzony jako pendrive botujący, czyli startowy. Ewentualnie przygotujmy sobie płytkę CD-DVD, na której utworzymy sobie takie samo narzędzie, z którego będziemy mogli wystartować nasz komputer w sytuacji awaryjnej. Ja zdecydowałem, że przeznaczę tutaj tego pendrive'a 2 GB. On będzie takim moim pendrive'em ratunkowym, dyskiem, z którego będę mógł w każdej chwili na dowolnym komputerze uruchomić sobie to narzędzie, to do backup i stworzyć obraz czy partycji osobnej jakiejś, czy całego dysku twardego, czy kilku partycji na wszelki wypadek. Czyli na przykład u kogokolwiek na komputerze będzie można szybko stworzyć obraz, podobnie jak to się robiło za pomocą Nortona Ghosta z płytki na przykład Hirons Boot albo innej kiedyś, w chwili obecnej narzędzie Ghosta jakoś mnie kompletnie nie przekonuje. Dlatego też znalazłem alternatywę, która w moim przekonaniu jest jedną z najlepszych. Easy as to do backup free. Polecam Wam wszystkim ten program, bo działa naprawdę świetnie.
i nie ma tutaj się do czego przyczepić. Jeszcze chwileczkę. Jak widzicie, instalacja chwileczkę zajmuje, ale warto, warto, naprawdę warto. Ten poradnik jest naprawdę dla osób wszystkich i wszelkiej maści. Laików komputerowych, zaawansowanych i niezaawansowanych uczestników zabawy z komputerami. Istotą jest tego poradnika to, żebyście mogli zabezpieczać swoje dane, a odzyskiwać je w sposób bezpłatny, czyli samodzielnie. Ok, program się zainstalował, uruchom, klikam zakończ, uruchomi się teraz program Easy As To Do Backup Free. Chwileczkę poczekajmy. To jest teraz interfejs Windowsowy. Ok, my tutaj nie chcemy podawać kodu licencyjnego, bo go po prostu nie mamy. W związku z tym klikamy potem, ponieważ korzystamy z wersji free. Jak widzicie, tu się otworzyła w tle strona, dziękujemy za zainstalowanie, jakie są zalety oraz przy okazji informacje, jakie uzyskamy dodatkowe możliwości, gdy skorzystamy z którejś z tych tutaj opcji płatnych. No, oczywiście, jak widzicie, w dolarach. Więc mnie akurat te opcje są tutaj niepotrzebne, w związku z tym zamykamy sobie tę stronę i tu mamy interfejs, na cały ekran sobie włączmy, interfejs programu Easy As To Do Backup Free wersji Windowsowej. Tutaj najistotniejszą rzeczą dla nas, czyli na stworzenie tego obrazu, czyli tego backupu, jest skorzystanie tutaj z opcji kopia zapasowa dysku partycji. Te opcje tutaj to są dodatkowe, nas w tym momencie nie interesują i możemy sobie tak stworzyć kopię w tym miejscu tutaj, klikając kopia zapasowa. Tu wybieramy, co chcemy skopiować, czyli jaki dysk cały, albo tylko wybrane partycje, na przykład te dwie. Tu możemy wybrać miejsce, do którego chcemy, żeby ta kopia się stworzyła w postaci jednoplikowego imidżu, czyli takiego obrazu, podobnie jak to było w Goście. Tutaj jest dysk D, taki wybraliśmy sobie domyślnie, ale możemy w każdej chwili kliknąć na folder i wybrać inny dysk, jakiś pendrive, jakiś dysk zewnętrzny. Tutaj poprzez kliknięcie komputer możemy sobie wybrać dowolne miejsce. I to jest opcja taka najprostsza. Jednakże z tej opcji nie skorzystamy, gdy nasz system ulegnie uszkodzeniu. W związku z tym zachęcam Was, aby tworzyć te opcje. Tutaj jest taka opcja jak narzędzia, żeby tworzyć obrazy i przywracanie ich. Tutaj z dysku awaryjnego. Zobaczcie. Klikamy sobie na dysk awaryjny. W tym momencie możemy sobie utworzyć taki nośnik. Ja zdecydowałem się na nośnik USB, dla mnie bardzo praktyczny, w którym wybieramy sobie tu opcję utwórz dysk awaryjny WinPE. Ten utwórz dysk awaryjny Linux jest bardzo ograniczony, tam jest tylko opcja przywracania. Znacznie szybciej się też uruchamia, jednakże mnie interesuje tutaj bardziej rozbudowana wersja, więc klikam tą kropkę tu. Tylko pady w ilości zostawiamy, dysk awaryjny WinPE zostawiamy. Wybieramy i tutaj wybieramy stworzenie pendrive'a USB. Jak widzicie, celowo go jeszcze nie wsadziłem do komputera, dlatego żeby Wam pokazać, że jeżeli go nie ma w komputerze żadnego narzędzia USB, na przykład właśnie takiego pendrive'a albo jakiegoś dysku zewnętrznego, który, pamiętajcie, on zostanie całkowicie skasowany, więc jeżeli macie tu jakieś dane, najpierw sobie skopiujcie, zabezpieczcie. Więc możemy sobie tutaj wsadzić ten pendrive do naszego komputera. Właśnie go podpiąłem. On zostaje właśnie wykryty, tu jest nasz pendrive. I w tym momencie, zaraz Wam pokażę co dalej, momencik, notuje się. W tym momencie wychodzimy sobie tutaj, anuluj. Jeszcze raz klikamy narzędzia, utwórz dysk awaryjny i prawdopodobnie nie będziemy mogli jeszcze wybrać USB. O, akurat w tym wypadku się udało. Gdybyśmy mieli taką sytuację, że dalej nie widzimy tutaj opcji zaznaczenia USB tak jak teraz, to w takiej sytuacji dajcie anuluj i wyjdźcie z programu i uruchomcie po prostu program ponownie i na 100% się już tu opcja pojawi. Ale jak widzicie, w tej wersji, którą tu mamy, problemu z USB nie powinno być z narzędziami. W związku z tym ja tu klikam tak WinPE, tryb kopady ilości OK, zaznaczamy USB. Z listy wybierzmy ten pendrive, który nas interesuje. Jeżeli mamy na przykład dwa, to trzeba uważać, żeby nie skasować sobie przypadkiem nie tego pendrive'a. To jest dokładnie ten pendrive, SanDisk, OK. I klikamy sobie kontynuuj. W tym momencie chwileczkę zostanie stworzony
od zera nasz pendrive, na którym będziemy mieli, już kliknąłem kontynuuj, pobierz od Microsoftu, o właśnie taka sytuacja może Was spotkać, chodzi o to narzędzia Windows P, OK, klikamy OK. W tym momencie zostanie pobrany odpowiedni system na naszego pendrive'a, nasz pendrive zostanie kompletnie wyczyszczony, komponent WinPE zostanie zainstalowany na tym pendrive'ie i w tym momencie nasz pendrive będzie takim narzędziem, które umożliwia nam tworzenie kopii naszego systemu, czyli takiego backupu obrazu, ale też i przywracanie. Samo to pobieranie będzie trwało około 10 do 30 minut. Tak więc, ale pamiętajcie, że tworzymy to tylko raz. Od tego momentu nasz pendrive będzie bardzo funkcjonalnym narzędziem. I to nie tylko na tym komputerze, tylko na dowolnym innym komputerze, stacjonarnym laptopie będziecie mogli sobie to wykorzystać, więc uzbrojcie się w cierpliwość. Ja teraz na razie przerwę film, tak aż się to ściągnie i potem pokażę Wam co dalej. Ok, nasz komponent Windows Pre-Installation Environment został już pobrany. Narzędzie tworzące dysk awaryjny jest gotowe już sformatować nasz pendrive. Tak więc oczywiście musimy się na to zgodzić, wszystkie dane z pendrive'a zostaną usunięte. Zaakceptowałem, w tym momencie jest sformatowany nasz pendrive. I WinPE, czyli obraz tego komponentu, jest już przenoszony na naszego pendrive'a. Trzeba na pewno chwileczkę poczekać. Za chwileczkę nasz pendrive już będzie utworzony jako narzędzie botujące, które możemy uruchomić sobie w BIOSie, ustawiając urządzenie pendrive i urządzenie USB jako pierwsze przed dyskiem twardym. Zaraz pokażę Wam dokładnie, jak w BIOSie to skonfigurować. Każdy sobie poradzi, nawet największy laik komputerowy. Tą metodę, tak jak mówiłem, wykorzystujemy sobie w komputerach stacjonarnych, laptopach, notebookach, netbookach, bez problemu sobie poradzimy. Ok, końcówka. Powiodło się, możemy zakończyć, nasz pendrive jest już gotowy. Sprawdźmy to sobie, czyli wyłączymy sobie już to narzędzie w Windowsowej wersji. Pamiętajmy, że zawsze mamy zainstalowane, możemy tu skorzystać, tworząc jakieś kopie spod Windowsa, ale wejdźmy sobie do komputera i sprawdźmy, to jest nasz pendrive, nazwę już zmienił na Easy As Boot, dokładnie tak, i jest już zajęty przez oprogramowanie, tak wygląda katalog w formie normalnej, czyli ukryte są wszystkie katalogi, pliki, ale nie będziemy odkrywać, nie będziemy pokazywać. Najistotniejsze jest to, że pendrive'a dalej możemy wykorzystywać, możemy tutaj sobie wrzucać jakieś swoje pliki, ale jest już to pendrive botowalny. Ok, wyłączamy w tym momencie nasz komputer. Pendrive tu akurat przerzuciłem do tego USB, nie ma to żadnego znaczenia. I włączymy teraz komputer od podstaw. Ok, w sytuacji, gdy już nasz pendrive jest stworzony, czyli mamy pendrive'a botowalnego, pendrive'a, na którym mamy oprogramowanie umożliwiające przywracanie systemu z obrazu, tworzenie obrazów, klonowanie dysków, klonowanie partycji, to w tym momencie wkładamy naszego pendrive'a do wolnego portu USB w naszym komputerze. Musimy uruchomić nasz komputer. Bardzo prawdopodobne, że po wsadzeniu pendrive'a, uruchomieniu, po prostu uruchomi Wam się stary Windows. A Wy chcielibyście na pewno uruchomić komputer z tego właśnie pendrive'a, który został utworzony. W związku z tym musimy wejść do BIOSa i ustawić odpowiednią kolejność urządzeń rozruchowych, czyli nasz pendrive musi być przed dyskiem twardym komputera. W związku z tym uruchamiamy laptopa i naciskamy guzik F2 oraz delete na zmianę, na zasadzie F2, delete, F2, delete, F2, delete, aż do momentu, w którym pojawi się BIOS. Zobaczcie, jak to zrobimy. Start, włączamy komputer i teraz F2, delete, F2, delete, F2, delete. I tak cały czas, aż o entering setup, już F2 pisał, F2 jest entering setup, czyli wchodzi do ustawień. Już jesteśmy w BIOSie, BIOS System Utility. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Momencik. Ok, już jesteśmy w BIOSie. Myślę, że każdy widzi. Żeby obsługiwać BIOS, tak naprawdę potrzebujemy tylko i wyłącznie tutaj strzałki, góra, dół, lewo, prawo.
Enter do wchodzenia, Escape do wychodzenia i ewentualnie guziki typu plus, minus do zmiany kolejności. Więc zobaczcie, jak będę po kolei postępował, odsunę może w ten sposób kamerę, żebyście widzieli i BIOS i to, co dokładnie będę robił. W pierwszym momencie ustawień musimy wejść do zakładki Boot. Do niej wchodzimy prawą strzałką. W prawo, w prawo, w prawo. Wszelkie oznaczenia, co mamy robić, zawsze są tu opisane, głównie w języku angielskim, najbardziej popularnym języku. Jesteśmy w zakładce Boot. W tym momencie możemy sobie zajrzeć do Boot Setting Configuration, czyli do ustawień konfiguracji uruchamiania kolejności. I mamy tutaj opcję Quiet Boot. Najlepiej, jeżeli weszliśmy do tej opcji, jeżeli ta opcja jest Disable, w ten sposób mamy wyłączone takie szybkie uruchamianie komputera bez podglądu tych wszystkich ustawień, że ile mamy RAMu i tak dalej. Przynajmniej ja tak ustawiam. Jeżeli Wam to przeszkadza i chcecie, żeby szybciej się komputer uruchamiał bez tego F2, przy okazji sami widzicie, kiedy na przykład możecie do BIOS-u wejść, no to w takim wypadku możecie sobie Enterem wejść i zmienić na Enable i wyłączyć sobie tą opcję. Ja zostawiam wyłączoną, ale to jest nieistotne teraz w tym przypadku. Najważniejsze jest tu Boot Device Priority. Wchodzimy tutaj niżej strzałką, klikamy Enter i zobaczcie, jaka jest kolejność. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty urządzenia. W pierwszym miejscu musi znaleźć się nasz pendrive USB SanDisk. W moim przypadku on sobie tutaj jest, ale w Waszym przypadku może sytuacja wyglądać o, na przykład w ten sposób. Na pierwszym miejscu będzie CD-ROM, czyli napęd optyczny. Gdzieś tam na końcu będzie USB, a na przykład gdzieś tutaj będzie na przykład jakiś dysk. O, akurat tutaj nie ma dysku, ale dobra, powiedzmy, że on jest. I Wam zależy na zmianie. Wtedy spoglądacie sobie z boku, które opcje, które guziki powodują change option, czyli zmianę. W naszym wypadku to jest plus i minus. Zobaczcie, ja sobie najeżdżam strzałką na pendrive'a, czyli tego właśnie pendrive'a, który mnie interesuje. Najeżdżam i klikam guzikiem plus i ten pendrive przechodzi, zobaczcie, już jest na samej górze. W niektórych przypadkach jest to na przykład F6, F7, wszystko zależy, co tu pisze. Jeżeli mamy na pierwszym miejscu nasz CD-DVD napęd, no to to nas nie interesuje. Nas interesuje, żeby ten USB SanDisk był na pierwszym miejscu. Jeszcze nie. O, w tym momencie USB SanDisk jest na pierwszym miejscu i tak jest dobrze. Teraz robimy exit, czyli wychodzimy i spoglądamy na kolejne ustawienia, jakie tutaj mamy. To jest bardzo istotne. Istotne jest, żeby zobaczyć hard disk drives. Zobaczcie, wchodzimy niżej, znowu wchodzimy, bo tu są dyski. Zobaczcie, w moim przypadku na pierwszym miejscu jest USB SanDisk, czyli na pewno on będzie widoczny w komputerze. Jeżeli on by był na drugim miejscu, ja specjalnie zmienię teraz plusem, żeby on był na drugim miejscu. Zobaczcie, co się teraz stanie. Ja wyjdę sobie stąd Escape'em i tutaj w tym Boot Device Priority on już nie będzie widoczny. Czyli na przykład, jeżeli byście chcieli podłączać, czy to tak jak tu pendrive'a, czy na przykład taką nagrywarkę tutaj zewnętrzną na USB, jeżeli chcielibyście podłączać i z niej na przykład odczytywać płytę z Windowsem i tak dalej, a nie widzielibyście, musicie wejść tutaj do CD, DVD, Drives. Te dwie zakładki są tak jakby podobne. Wchodzimy i chodzi o to, żeby ten napęd, który nas interesuje, na przykład nie wbudowany, a na przykład ten, to musimy znowu zmienić tak, żeby ten, którego chcemy używać, był na pierwszym miejscu. To jest bardzo istotne. W tym wypadku jest tylko jeden do wyboru, bo nie ma drugiego. Ale zobaczcie, że w Hard Drives disk mamy tutaj już dwa. Mamy wewnętrzny dysk twardy oraz nasz pendrive. Nas interesuje, żeby nasz pendrive był pierwszy, bo tylko pierwszy napęd będzie czytany, widoczny zaraz w ustawieniach dysków. Zobaczcie, zmieniamy sobie plusem. Pierwszy napęd jest SanDisk, czyli właśnie ten nasz pendrive, który tutaj mamy wsadzony. Wszystko się zgadza, jest widoczny w systemie. Wychodzimy Escape'em i jeszcze raz wchodzimy do Boot Device Priority i tu sprawdzamy, czy nasz pendrive jest pierwszy. Jest pendrive pierwszy. Jeżeli mielibyśmy tam ustawiony pendrive jako drugi, zobaczcie. O, hard disk drive. Tutaj zmieńmy sobie, że dysk twardy jest jako pierwszy. To zobaczcie, że już niestety, ale naszego pendrive'a tutaj wśród możliwych ustawień po prostu nie ma. Jest tylko dysk twardy. Tak samo byłoby na przykład CD, DVD, byłoby wewnętrzna nagrywarka, a nie na przykład zewnętrzna nagrywarka podłączana jako druga. Chyba że właśnie zmienimy sobie tutaj w tych dwóch zakładkach hard disk drives albo CD, DVD drives jako pierwsze urządzenia, które nas interesują. Dobra, w naszym wypadku SanDisk ma być jako pierwszy, tak zostawiamy
i zapisujemy ustawienia tu jako exit, save changes, czyli zapisz zmiany i exit wyjścia. Gdy już rozłączymy oczywiście pendrive'a, nasz dysk z powrotem przywróci się na pierwsze miejsce domyślnie, tak więc nie trzeba będzie już nic zmieniać. OK, klikamy Enter, OK i w tym momencie mamy już skonfigurowanego naszego laptopa, a dokładnie BIOS tego naszego laptopa do obsługi naszego pendrive'a. Zobaczcie, nic nie robię, a uruchomiony zostanie laptop z naszego pendrive'a, którego utworzyliśmy w programie Easy As To Do Backup Free, czyli nasz dysk ratunkowy. Już się inicjalizuje, poczekajmy jeszcze chwileczkę. Samo uruchomienie się z pendrive'a systemu Easy As To Do Backup Free zajmuje od kilku do kilkunastu minut, jednakże uruchamia się całe środowisko, w którym naprawdę mamy sporo opcji, podobnie jak nie wszystkie te, które są dostępne z poziomu programu Windowsowego Easy As To Do Backup Free. Ok, na chwileczkę zatrzymałem kręcenie filmu ze względu na to, że chwileczkę to trwa już około 7-8 minut. Już jest końcóweczka, uruchamia się z pendrive'a Easy As To Do Backup. Jeszcze chwileczkę, załaduję wszystkie dyski i w tym momencie będziemy mieli chyba prawie pełną funkcjonalność tego, co mamy w Windowsie. Tylko właśnie pod Windows.pl. Ok, ja przybliżę troszeczkę może tutaj ekran, tak żeby wszyscy wszystko widzieli. Ok, nasz system ratunkowy Easy As To Do Backup 8.2 z pendrive'a się uruchomił i w tym momencie pokażę Wam, jak otworzyć obraz partycji systemowej, ewentualnie całego dysku, na przykład na tym samym dysku, na partycji na przykład D, albo na kompletnie zewnętrznym dysku. Wystarczy, że skorzystacie tutaj z lewej strony z guzika Disk Partition Backup, czyli Disk Backup albo Partition Backup. Wchodzimy i teraz albo zaznaczamy cały dysk, który chcemy. Jak widzicie, tu mamy suwak, więc wybieramy ten dysk, który nas interesuje. Wybieramy nasz główny dysk tutaj i albo korzystamy z backupu całej partycji w tym wypadku, całego dysku, nie partycji, czyli dysk ma w sobie partycję i tutaj mamy partycję C, D i jeszcze tą ukrytą. Albo, jeżeli nie chcemy na przykład tutaj takiej D dużej, do tego obrazu wykorzystujemy tylko te dwie partycje, czyli ukryta systemowa oraz partycja C. I tak zachęcam Was do tworzenia obrazu, czyli takiego backupu. Mamy tu oczywiście możliwość wybrania, gdzie chcemy ten backup zapisać. Klikamy sobie tu w folder. W tym momencie wybieramy sobie tu z komputer. Ja będę akurat robił na dysku D. Jeżeli chcielibyśmy na jakimś innym dysku, na jakimś dysku na przykład zewnętrznym, takim jak tu widzicie, coś tego typu, zainstalować tam, zapisać nasz obraz, to oczywiście musimy go podłączyć do komputera, najlepiej przed uruchomieniem z pendrive'a tego systemu, tak żeby był wykryty odpowiednio tutaj wśród wszystkich dysków. Ja będę robił obraz sobie tutaj na dysku, na partycji D, w katalogu programiki Asus K50ID, tak jak ten laptop, i tutaj wewnątrz stworzę sobie taki katalog o nazwie obraz systemu, czyli tu create folder. O, i tu wpisujemy sobie nazwę, na przykład obraz systemu Windows i na przykład co my teraz mamy, maj 2015. O, powiedzmy, że w ten sposób. Ok, w tym momencie stworzy się taki katalog, obraz systemu maj 2015. Wystarczy, że klikniemy OK i w tym momencie już mamy wybrane tutaj wybrane miejsce, w którym ma się utworzyć ten obraz oraz ile miejsca mniej więcej zajmie. Jak widzicie, tutaj jest. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy już zacząć proceed i w tym wypadku procedura już się rozpocznie, czyli tworzenie tego obrazu, albo możemy jeszcze wejść tutaj sobie na dół i tu skorzystać z plannej, możemy sobie zmienić nazwę tego obrazu tutaj w tym momencie, na przykład nazwać go cokolwiek, ale zostawmy najlepiej tak jak jest, razem z datą, godziną, będzie wszystko ok. Możemy dodać jeszcze dodatkowy jakiś opis, że system razem ze sterownikami i ewentualnie jeszcze możemy wejść sobie tutaj w backup options, zmienić tutaj kompresję na brak, wtedy szybciej wykona się ten backup. Możemy jeszcze tutaj sobie stworzyć na przykład ręcznie podział na przykład na wielkości płyt CD 650-700 MB do formatu plików
systemu plików FAT32 do 4096 MB albo na płytę DVD. Ja akurat nie będę tu nic dzielił, chciałbym jeden obraz, który mogę zawsze szybko przywrócić z dysku. Możemy zabezpieczyć hasłem nasz obraz, tak żeby nie móc przywrócić sobie bez hasła z tego obrazu. I tu performance możemy zmienić, priorytet wykorzystania zasobów komputera, tak żeby jeszcze szybciej został obraz stworzony. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zostawić tak jak jest. Można zawsze sobie zrobić na high, czyli jak najszybciej po prostu chcemy stworzyć. Ja tak sobie zaznaczę. I na końcu klikamy save. To są takie dodatkowe ustawienia. Ok, czyli wybraliśmy już co chcemy, czyli te dwie partycje, gdzie chcemy i klikamy proceed i w tym momencie rozpoczyna nam się tworzenie backupu, czyli tworzenie obrazu systemu. W sytuacji, gdy nam się na przykład system za miesiąc, za tydzień, za dwa przestanie uruchamiać, a będzie nam bardzo zależało, żeby wszystkie programy zainstalowane, ustawienia były dokładnie tak jak tutaj, gdy tworzyliśmy ten backup, czyli tak jak w chwili obecnej tworzę ten backup, no to w takim wypadku wystarczy, że znowu z pendrive'a uruchomimy swój komputer i wybierzemy sobie ten punkt przywracania, a dokładnie ten obraz. Jeżeli go tu w jakimś cudem nie będzie, to wystarczy kliknąć sobie tu na Browse to Recovery. W tym wypadku będzie wyszukiwarka się otworzy, w której możemy sobie zaznaczyć. Zobaczcie, zaraz Wam pokażę. O, tu zaznaczyć sobie komputer. To jest partycja D. Programiki szukamy w tym miejscu, gdzie żeśmy sobie chcieli, że tak powiem, utworzyć wcześniej. I tutaj, o ciach. I tu będzie nasz punkt, nasz dokładnie obraz, którego możemy sobie przywrócić. O, zobaczcie, tu już wszystko jest. Klikamy OK i w tym momencie ten punkt tutaj się pojawi. Ale bardzo prawdopodobne, że będziecie go tutaj po prostu mieli. Po prostu będzie tutaj od razu widoczny i wystarczy, że klikniecie sobie tutaj w taką opcję jak Restore. W tym wypadku będziecie mogli sobie przywrócić swój komputer do stanu początkowego. Jako że przywracanie jest bardzo proste, wystarczy po prostu kliknąć przywracanie, wybrać dysk na jaki dysk i tyle. No to nie będę tu chyba już więcej nikomu nic omawiał, bo jest to bardzo proste. Jeszcze jest tutaj opcja u góry, dodatkowo narzędzia, są różnego rodzaju wipe data, czyszczenie, takie bardzo porządne czyszczenie danych. Można przejść do komendy Windowsowej, Windowsowego shella komendowego, czyli można sobie do konsoli podejść, naprawić MBR-a można. Tak więc jest tu kilka takich dodatkowych, jak sprawdzenie partycji, sprawdzenie tego obrazu, czyli tego imidżu, czyli backupu inaczej mówiąc. Jest tu sporo opcji, które można sobie wykorzystać, tak naprawdę nie wiem, czy będziecie wykorzystać. Najważniejsza jest tutaj te tworzenie obrazu, ewentualnie jeszcze ta opcja klonowania, ale to macie na naszym kanale omówione na przykładzie w innym filmie. Można sobie sklonować cały dysk, na przykład mamy teraz dysk HDD w komputerze, sklonować cały dysk na drugi dysk, na przykład SSD albo inny HDD znacznie większy, tak więc jest tu trochę opcji do zabawy. Dobra, ale to nie podchodzi pod to, co teraz omawiamy, czyli tworzenie backupu. Jak przywrócić? Jest bardzo prosto, zawsze pendrive'a można wsadzić, skorzystać z tego obrazu na dysku D albo na innym dysku zewnętrznym, który oczywiście tam przechowujemy nasz obraz i przywrócić bez najmniejszego problemu. Tak więc Easy As to Do Backup bardzo dobrze sprawdza się jako narzędzie do tworzenia backupów i przywracania w szybki, profesjonalny sposób. Czy coś jeszcze? Chyba nic. Ja w tym wypadku tutaj sobie skorzystam z takiej opcji jak Operation Do After Backup. Co ma się stać, gdy ten backup zostanie utworzony? Ja sobie skorzystam z opcji Shutdown i w tym momencie nasz komputer zostanie automatycznie wyłączony, gdy backup się skończy. Czyli na przykład w biurze albo w domu robicie sobie ten backup i idziecie sobie na przykład na kolację, na obiad, wychodzicie z domu. Gdy backup dobiegnie końca, komputer sam się wyłączy, wyciągacie pendrive'a i normalnie działacie sobie o swoim komputerze, aż do momentu, gdy będzie trzeba skorzystać albo z tego obrazu, na przykład uszkodzi się Wam komputer, albo będziecie chcieli ponownie stworzyć sobie kopię zapasową, drugą na przykład, tak? Zalecam raz w miesiącu tworzyć sobie taką kopię, zajmuje to Wam, jak widzicie, około godzinki czasu, a tak naprawdę macie zawsze zabezpieczony komputer, nie będziecie wzywać serwisantów, informatyków i innych kosmitów do naprawiania swoich komputerów. Sami sobie poradzicie bez najmniejszego problemu. Ok, z mojej strony to tyle.
Ja już kończę ten filmik. Zachęcam Was oczywiście do promowania tego filmu wśród swoich znajomych, polubienia go, subskrybowania naszego kanału oraz skomentowania, czy pomógł Wam, czy korzystacie już z tego narzędzia i tak naprawdę oszczędzacie pieniążki, szczególnie wtedy, kiedy przydarza się jakiś problem z komputerem. To by było na tyle. Zachęcam Was do backupowania swoich komputerów, szczególnie tej partycji C systemowej i w sytuacji zawirusowania problemu, przywracania sobie do stanu takiego, w którym wszystko działało, czyli do momentu, kiedy robimy właśnie taki sobie backup. Z mojej strony to tyle. Subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam, trzymajcie się.